Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy, czy chodzenie przez dzieci po cudzych domach w Halloween w celu uzyskania cukierków, czemu właśnie robienia psikusów, jest legalne. A temat jest akurat o tyle ciekawy, no bo przypominam, że w 2020 roku był nawet projekt ustawy, która miał zakazywać obchodzenia tego święta, która właśnie miała zakazywać Halloween i to pod groźbą kary grzywny, czy nawet groźbą kary aresztu. Zapraszam tutaj do oglądania. No, ostatecznie ta ustawa nie weszła nigdy w życie, natomiast nie oznacza to, że nie istnieją, powiedzmy, inne przepisy, które no, mogłyby jednak wskazywać, że no, puszczanie dzieci po cudzych domach, żeby sobie chodziło po cukierki, zwłaszcza jeżeli są jakieś małe dzieci, no to może nie jest to do końca najlepszy pomysł. A tutaj mielibyśmy by nawet takie analogiczne problemy, jak w przypadku właśnie grania w gry typu Pokémon Go czy tam Wiedźmin. Nawet młodsze dzieci zapatrzone w telefony komórkowe sobie często wchodziły bez pytania, bez upoważnienia na teren cudzej nieruchomości. I to już nawet się mogło wiązać z pewnymi no, dosyć poważnymi sankcjami i to karnymi. Tutaj mówiłem chociażby o zakłóceniu miru domowego. Przez właśnie wchodzenie taki na teren prywatny. To Halloween to nie jest żadna polska tradycja, więc tutaj nie będziemy mieli do czynienia z czymś takim jak te słynne kontratypy przykładowo nocy sylwestrowej, gdzie przykładowo przez cały rok można powiedzieć, że jest obowiązek tutaj nie zakłócania tutaj spokoju tego spoczynku nocnego, natomiast jeżeli coś takiego by wydarzyło się w Sylwestra, no to to nie byłoby to wykroczenie, wtedy byłby kontratyp. Z Halloween nie mam tutaj nic takiego do czynienia, gdyż po prostu nie jest to polskie święto, nie jest to polska tradycja. I właśnie przy tutaj zakłócaniu spokoju bądź porządku publicznego, no to jest akurat najczęściej taki problem, że po prostu sobie dzieci sobie biegają gdzieś po jakichś domach, wydzwaniają kilka tym dzwonkiem i po prostu to może zakłócać czyjś właśnie spokój, czyjś spoczynek. On wcale to nie musi być spoczynek nocny, wystarczy, że ktoś nie będzie sobie życzył takiego natręctwa, komuś to będzie przeszkadzało, to już mogłoby to podpadać pod wykroczenie z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tutaj oczywiście granicą odpowiedzialności tutaj za, powiedzmy, takie wykroczenie to jest wiek 17 lat. Natomiast w przypadku no, młodszych dzieci tutaj mają zastosowanie właśnie przepisy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Tutaj właśnie chodzi głównie o artykuł 4, czyli właśnie coś, co może świadczyć tutaj o nawet o demoralizacji nieletnich dzieci. Zgodnie właśnie z tym artykułem 4 ust. 1, każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności dopuszczania się czynu zabronionego, czy naruszenie zasad współżycia społecznego itd., itd. Właśnie każdy ma społeczny obowiązek przeciwdziałać temu, a przede wszystkim zawiadomić o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkołę, sąd rodzinny, policję lub inny właściwy organ, a zgodnie z ustępem 2, każdy, dowiedziawszy się o dopuszczeniu przez nieletniego czynu karalnego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd lub policję. Więc wystarczy, że powiedzmy ktoś sobie by nie życzył takich częstych wizyt dzieci, to już mogłoby wywołać takie przykre konsekwencje. Więc jeżeli już mają gdzieś dzieci chodzić, to na pewno nie po cudzych domach, gdzie mogą być ludzie, którzy sobie po prostu tego nie życzą, żeby ich tak nachodzić. Natomiast to jest akurat pierwsza rzecz, czyli powiedzmy chodzenie po czyichś domach tak się w celu uzyskiwania cukierków. Ale jest też taka drugi element tego, że właśnie się mówi cukierek albo psikus. I właśnie tutaj konsekwencje poważniejsze mogą być w przypadku tego psikusu. Bo ten psikus to już mógłby podpadać pod artykuł 124 kodeksu wykroczeń, bo ten psikus mógłby być już wykroczeniem albo nawet przestępstwem, jeżeli wartość takiego uszkodzonej rzeczy przekraczałoby 500 zł. I tutaj wskazujemy, że zgodnie z artykułem 124 kodeksu wykroczeń, paragraf 1, kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 zł, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Także zgodnie z paragrafem 2, usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. Więc tutaj, o ile powiedzmy nawet dziecko by nie odpowiadało ze względu na nieukończony 17 rok życia, ewentualnie powiadomie byłoby jedynie tylko szkoła czy tam sąd rodzinny, to na przykład taki rodzic, który by nakazał zrobienie takiego psikusa dziecku, już jak najbardziej z tego artykułu 124, paragraf 2, może odpowiadać. I to, tak jak powiedziałem, to jest akurat w przypadku, gdy
wartość tej rzeczy nie przekracza 500 zł. Natomiast gdyby wartość tej rzeczy przekraczała 500 zł, w przypadku gdyby ta rzecz przekraczała 500 zł, to już mielibyśmy tutaj do czynienia z przestępstwem z artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego. No i zgodnie z tym, kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni za tą do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oczywiście w wypadkach mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Więc wyrządzenie takiego psikusa w przypadku nieuzyskania cukierku, no to może pociągać za sobą coś znaczne konsekwencje. Tutaj także mówiłem o ewentualnym naruszeniu miru domowego, czyli w przypadku, gdy na przykład takie dzieci przekraczałyby, powiedzmy, ogrodzenie czyjejś posesji, tutaj mielibyśmy do czynienia z przestępstwem z artykułu 193 kodeksu karnego, zgodnie z którym właśnie kto wdziela się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo właśnie wbrew żądaniu osoby uprawnione miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Może odpowiadać również rodzic, oprócz właśnie takiego ewentualnego pomocnictwa czy podżegania, także na podstawie istniejących przepisów, czyli jeżeli takie dziecko chodzi samo po takich właśnie cudzych domach, porusza się po drodze publicznej, czy po prostu rodzic zachęca takie dziecko, żeby po prostu brało cukierki od osób nieznajomych. No, co też mi się w sumie wydaje dziwne, bo jak ja byłem dzieckiem, to mnie uczono, żeby cukierków, broń Boże, od nieznajomych nie brać. No bo też nigdy nie wiadomo, co może być w tych cukierkach i czy coś takiemu dziecku by się nie stało. Więc w przypadku kodeksu karnego tutaj byśmy mówili o odpowiedzialności z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I zgodnie z paragrafem 2, jeżeli na sprawcy ciążył obowiązek opieki nad osobą właśnie narażoną na to niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, czyli nawet to jest zaostrzono rygor odpowiedzialności karnej. Także, broń Boże, takiego dziecka nie można nigdzie samego zostawić, gdyż to byłoby przestępstwo z artykułu 210 kodeksu karnego, zgodnie z którym kto wbrew obowiązkowi troszczenia się małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na stan jej psychiczny lub fizyczny, osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Czyli tutaj z takim dyscyplinowaniem dzieci, na zasadzie uspokój się, bo cię zostawię, no to należy ostrożnie mówić, zwłaszcza w miejscach publicznych. Nigdy nie wiadomo, kto słucha. W przypadku kodeksu wykroczeń mielibyśmy tutaj do czynienia z dwoma przepisami, na które należy zwrócić uwagę. To jest przede wszystkim z artykułu 106 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznawać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Natomiast jeżeli takie dziecko by sobie samo chodziło przykładowo po drodze publicznej, to mielibyśmy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością za wykroczenie z artykułu 89 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Więc cóż, jak widać, samo w sobie takie chodzenie gdzieś po domach w Halloween nie jest nielegalne. Natomiast ze względu na właśnie te wyżej wskazane przepisy, nie jest to na pewno zalecane. I może wiązać się z dosyć poważnymi konsekwencjami prawnymi w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych przepisów. Ale na przykład zamiast zabierania takiego dziecka na takiego Halloween, to oczywiście można zabrać takie dziecko przykładowo na jakiś tam dzień jesieni, dzień dyni, albo jeżeli chcemy się już tutaj trzymać tradycji, na dziady przykładowo. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.